Witam was bardzo serdecznie, jak chcesz oczywiście wygrać z tego skina, zostaw suba z dzwonem, łapa w górę pod filmem, oglądaj oczywiście film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście jako są pełnoletnią jesteś, użyj kodu Croxy na Case Hugu. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście kliknij sobie magiczny zielony guziczek i oczywiście dajmy na to, jakbyś chciał sobie blikiem załadować. No to tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x wpisujesz. Na kodzik Croxy daj ci 2 skrzynki na start za free, możesz je oczywiście odebrać sobie z linku z opisu i 10% więcej do każdej wpłaty. A oprócz tego osoby, które wpłacają z kodem Croxy, mają szansę wygrać takie piękne skiny. Jeśli uda ci się wygrać, to oczywiście po wpłacie wyskoczy ci powiadomienie, że udało ci się wygrać, no bo oczywiście jest to losowe w zależności oczywiście od wpłaty, no to im większa, ty masz większą oczywiście szansę. No i no tak jak mówię, jest skin przyznawany do jakiejś losowej wpłaty z kodem Croxy. Zapraszam cię na stronę Pirates Lab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No a my bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy sobie przejść na battle. Patelkę ostatnio bardzo ładnie oddało nam, więc no dzisiaj myślę, że możemy trochę zaszaleć i na sam początek otworzyć, dajmy na to, 5 skrzyneczek Snurti. 9000 kosztuje nas ta bitwa, 2 na 2. Wjeżdżamy oczywiście w coś takiego i bierzemy antyterror klasycznie. Prowadzący oczywiście. MK Fosfor. Niestety dla moich przeciwników bot Nitro u mnie w teamie na pokera i daka się pizgamy. No póki co no troszkę inting w naszej drużynie. Nie będę mówił, że nie. 3000 zł straty i ostatnie otwarcie. No coś tu definitywnie mocnego musiałby spaść, żeby jakkolwiek tą bitwę nam uratować. Niestety tak się nie dzieje. Ja bym tutaj sobie jeszcze tak szczerze wydał te tokeny, bo no, jak mogę je sobie wydać, to ja sobie wydam. Oczywiście diamenty te zdobywamy chyba na battlach i otwieraniu skrzynki. Nie? W sensie na pewno na battlach i chyba otwieraniu skrzynki. Nie, no na pewno otwieraniu skrzynki też to zdobywamy. Więc ja to kupuję sobie tutaj. Pomyślałem, że mogę tylko 2 kupić, ale mogę na szczęście troszkę więcej. Więc sobie oczywiście wjadę w te noże i sobie to sprzedam za 6700. I oczywiście jeszcze ci wspomnę, że grając na stronie możemy sobie wbijać level, no i oczywiście za level mamy skrzyneczki, które możemy otwierać codziennie za frytę. Codziennie za frytę mamy, no ale dajmy na to tutaj od tego setnego levela, no mam już tutaj 10 skrzynek, które mogę sobie codziennie za free otwierać. No i oczywiście cashback, im oczywiście więcej grasz, no to ten cashback będzie większy i możesz sobie w dowolnym momencie skina za free odebrać. A ja przychodzę oczywiście do batelki kolejnej. W ogóle ktoś mi się na Discordzie pochwalił, że wpłacił 70 zł na Case Huga z kodzikiem oczywiście Croxy i wygrał jakąś kosę Brightwater, chyba Bowiego, za chyba 700 zł, więc stary, no jesteś z ciebie dumny, jak tu jesteś, to się odezwij i shoutout dla ciebie, byczku. I otwieramy jakąś tutaj skrzyneczkę taką no, z kategorii tych ciekawszych, tak? Czyli na przykład, no Snurti się nie popisał, tak trzeba sobie powiedzieć. Snurti się nie popisał, wjeżdżamy w 5 Golden Dragonów i również bitwa 2 na 2. Tutaj zostanie zapodana raz, dwa, trzy, bot fine, Stewie i Nisa w przeciwnej drużynie. I samu trafia Meduzę. I samu trafia Meduzę, no powiem tak, no. To jest już skin nie do przebicia. Przebitka ponad 10x stary na tej skrzyni, 2000 kosztowała i samu se trafił 26, więc no tak to się kręci niestety na tym Case Hugu, no czasem też musi zabrać, czasem daje, czasem zabiera, no takie, że tak powiem, życie, otwiera czas skrzynek, no powiem tak, no póki co 0 na 2, no bilans tragiczny. Tragiczny to ty jesteś, żartuję oczywiście, proszę tutaj, że tak powiem, dać wszystkiego, co pan prowadzący mówi na serio. No te trzeba Nitrusiowi dać też, że tak powiem, zaufanie. No jaki sam nas tak opierdolił, no to może Nitruś nam odda. Zobaczymy, zespół 2 na 2, 10 koła, antyterro i wjeżdżamy tutaj po raz kolejny. Zgamy się z nerdem na Giorgio i trolla. No powiem tak, no wybór tragiczny, bo dzisiaj jest sobota, jak sobota to oczywiście skrzyneczki. I no tak to się właśnie żyje, no tutaj wyjdzie od razu może do mojej drużyny bota Giorgio, no ale no niestety, zobaczmy, jeszcze tutaj, ej czekaj, ale nie no, to jest 5 koła straty, no tutaj nie wiem co by,
Musiało się stać. No, stało się, stary. 22 tysiące udało nam się przytulić. No powiem tak, no. To jest batla z kategorii tych, w które nie wierzyłem. No, trzeba sobie powiedzieć wprost. Nie wierzyłem, że mogę jeszcze tutaj, no, tą bitwę wygrać. Zresztą bardziej mój teammate ją wygrał, trafiając na Meduzę. Ale to taki szczegół. 5 oczywiście moich tutaj ukochanych skrzyneczek na trybie Joker. Wjeżdżamy, oczywiście klasycznie, ja 9 dostajemy. Nie wiem, to jest naprawdę jakaś zbugowana skrzynka, stary. No teraz może te dwa otwarcia pod rząd, tak trochę. 3 otwarcia pod rząd, bez 9. No dobra, no jest w końcu. Ale z taką długą pasą, bez mojego tutaj noża M9, to się, no... Znaczy, może się spotkałem. 2500, więc otwarcie na 0. No tutaj bardzo ładnie, 7 koła, zobaczmy. O, oho! No i to jest to, na co ja tutaj czekałem. No i 40 koła! Udało nam się z takim bilansem wyjść z tej skrzynki, więc no, naprawdę fantastycznie. Ostatnio ten casehook tak oddał. No ta Dragon Lora co sypnęła, no to naprawdę, no ja jestem w szoku do dzisiaj, nie? No ale dobra, żeby tutaj trochę urozmaicić, no to wjedźmy sobie z tego pitchlota na trybie oczywiście Joker, 5 takich skrzynek kosztuje nas 20 koła i zróbmy teraz bitwę na 4 osoby i zobaczmy, jak to się będzie kręcić. Bot i Summoner i Nope. Zobaczmy, czy solo też jesteśmy tacy mocni, jak w drużynie, która nas kieruje, niczym oczywiście w Counter-Strike'u. Powiem tak, no bitwa będzie na pewno zaciekła, tak? 15 tysięcy Butterfly Gamma Doppler, no fantastyczny nóż, piękny nóż, no ale będzie ciężko to wygrać, ale jakby nam się udało, no to tyle pęgi było tu do zgarnięcia, stary, 60, prawie 5 tysięcy, no kurczę, no, szkoda, naprawdę szkoda, stało nam 20 koła, nie wiem, czy wjeżdża się w tego pokera, tak szczerze, coś, kurczę, nie ufam tej skrzynce, mimo wszystko, może ten Danger Zone na tybie Joker, zróbmy sobie taką bitwę. Niech będzie coś takiego, 14 tysięcy, 2 na 2 czy solo, to jest pytanie, weźmy 2 na 2 może, zakręćmy sobie, tworzymy bitwę, wjeżdżamy, kto by się spodziewał, antyterro i z pokerem się piskamy, pokera, którego przed chwilą, no może nie nawyzywałem, tak, ale tutaj, że tak powiem, wyraziłem swoją niechęć do niego, no ale tutaj, no niestety, no trafia sobie Butterfly'a za 8 koła, tak też można, no zobaczmy, jak będzie dalej. Nie no, co tu leci, stary, co tu leci, 3 koła u mnie, 1000 pokera, no to jest trolling, stary, to jest istny, po prostu trolling. Wygrywamy w tym momencie, ten fajny coś zmieni, nic się zmieni, stary. No powiem tak, zarobiliśmy 500 zł na tej bitwie, no. 500 zł zarobiliśmy. No powiem tak, oczekiwałem czegoś więcej, szczerze powiedziawszy, nie? Tak zupełnie szczerze, ale no mam nadzieję, że widz też oczekuje hasła konkursowego, jakie oczywiście pan prowadzący z siebie w końcu wypluje, więc jeszcze sobie poczekasz. Zobaczmy teraz może skrzyneczkę Porky Joker. 5 takich, czy może więcej? Dobra, rzućmy po prostu Alina, niech będzie coś takiego, niech to będzie bitwa 2 na 2 klasycznie i Boże, antyterro, bot raz, dwa, a zanim rzucę trzeciego, podam ci hasło konkursowe. Napisz, co dzisiaj może jadłeś na obiad. Tak z ciekawości, bo ja wstałem przed chwilą i od razu obiadek tutaj makaronik zrobiłem sobie. Uwielbiam makaron, stary. Kocham wręcz makaron. Zrobiłem sobie makaronik z kurczakiem, w sosie śmietanowym i brokułem. No to jest naprawdę danie moje popisowe chyba, nie? No naprawdę smakuje kozak, nie? Brokuł w ogóle top. Naprawdę top. Patrzmy sobie. M9 dostaliśmy za 9 koła, ale bitwę przegrywamy, tak? No Bayonet jeszcze... Oj, Bayonet i Poseidon! 10 koła straty, no nie wiem, co by musiało się tu wydarzyć, no zostaliśmy naprawdę zmiażdżeni. 40 koła, no to będzie nawet do 50! Wow, no cóż no, niestety no nie zawsze można wygrywać... Czekajcie, ja się wyzerowałem? O kurwa...